Witam bardzo serdecznie z tej strony Artur Maro. W dzisiejszym filmie chciałbym wam pokazać jak możecie skonfigurować nowy świeżutki projekt z TypeScriptem oraz Jestem na pokładzie. Jest jest to biblioteka, która umożliwia pisanie testów dla kodu JavaScript, a TypeScript jest to oczywiście bardzo popularny ostatnio język, który pozwala na dodanie typów do JavaScriptu. Więc zaczynamy od projektów, który po prostu w zasadzie nic nie ma, został stworzony z użyciem npm init. No i w pierwszej kolejności będziemy musieli oczywiście zainstalować sobie TypeScripta. Możecie zrobić to lokalnie bądź globalnie. W tym akurat przykładzie zrobimy sobie to wszystko lokalnie, tak żeby mieć po prostu TypeScripta skonfigurowanego w tym konkretnym projekcie. Więc zapiszemy sobie npm install. Uh, slash d Czyli instalujemy teraz pakiety, które będziemy dost będą dostępne wyłącznie w środowisku deweloperskim, bo oczywiście TypeScript jest um, jakby biblioteką, której nie chcemy wysyłać na serwer w produkcyjnym buildzie, bo na serwer będziemy wysyłać w zasadzie już gotowe, zbudowane pliki. Więc mamy zainstalowanego TypeScripta, TS Node'a, bo chcemy oczywiście korzystać z Node.jsa. No i zainstalowaliśmy sobie też typy dla Node.jsa, dla jakichś wbudowanych funkcji tak, żeby TypeScript po prostu ogarniał, jakie tam są typy w tym Node.js. Teraz zainstalujemy sobie Jesta. Oczywiście Jesta zainstalujemy też tylko i wyłącznie jako pakiet deweloperski. Będziemy korzystać z TS Jest, jest to taka biblioteka, która umożliwia nam korzystanie z TypeScripta bez um, Babela. Babel jest to taka biblioteka, która transpiluje kod JavaScript, więc nie będziemy tego używać. Oczywiście jeżeli ktoś chce, to może sobie to skonfigurować inaczej. Natomiast my dzisiaj skonfigurujemy Jesta w taki sposób, jaki jest rekomendowany w dokumentacji. Oczywiście musimy teraz chwileczkę poczekać, aż nam te wszystkie pakiety się ładnie zainstalują. No dobrze, mamy Jesta, mamy um, TypeScripta, mamy TS-a, Node.js-a, więc dużo tutaj nowych biblioteczek się pojawiło w tym naszym projekcie. A to wszystko po to, żebyśmy mogli pisać testy z użyciem Jest'a, ale także, żebyśmy mogli korzystać w tym projekcie z TypeScripta. Myślę, że jest to dosyć fajna metoda nauki nowego języka poprzez pisanie prostego kodu oraz później pisanie testów do tego kodu, więc możecie się tutaj nauczyć tak naprawdę dwóch rzeczy jednocześnie, możemy upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Więc zaczynamy od tego, że sobie utworzymy folder spec, w którym będziemy umieszczać testy. I teraz utworzę sobie tutaj folder utils, w którym utworzę sobie funkcję, którą będę chciał Otestować. I zrobimy sobie na początek, na rozgrzewkę, bardzo prosty kodzik, i to będzie get file name extension, czyli zrobimy sobie funkcję, która na podstawie nazwy pliku zwróci nam rozszerzenie tego pliku. I oczywiście w momencie, gdy piszemy testy, no to umieszczamy je w folderze spec. Ten folder może też się nazywać test, to w zależności od tego, jak tam chcecie. Jest pozwala zarówno używać spec, jak i test a plik który zawiera test musi być nazwany odpowiednio czyli na przykład .spec.ts albo .test.ts. Więc teraz mamy pierwszy problem w naszym teście, że tak naprawdę chcemy Otestować kod, który jeszcze nie istnieje, więc na początek po prostu utworzymy sobie plik, z którego będziemy zaraz zaciągać kod, który będziemy chcieli testować. Więc jak widzicie, podchodzimy tutaj do sprawy bardzo poważnie. Na początek napisaliśmy test, dopiero później kod. Natomiast teraz mamy, zaraz zobaczycie, że mamy kolejny problem, ponieważ zaimportowaliśmy kod. I zaraz sobie napiszemy taki podstawowy boilerplate do testowania tego kodu, czyli po prostu piszemy describe, opisujemy jaką funkcję chcemy przetestować, w tym przypadku jest to get file name extension. no i napiszemy sobie pierwszy prosty testik, że ten obiekt, ta, ta, ta rzecz, którą testujemy, czyli ten describe, później możemy napisać it, i opisać, co chcemy przetestować. Czyli tutaj chcemy przetestować, że ta funkcja zwraca nam rozszerzenie z nazwy pliku. No i nazwijmy sobie tutaj zmienną filename, to będzie photo.jpeg. No i teraz będziemy, piszemy pierwszą naszą asercję, czyli takie sprawdzenie, że warunek jest prawdziwy i oczekujemy, że funkcja getFileNameExtension, gdy podamy jej nazwę w naszego pliku, no to nam zwróci rozszerzenie. Teraz musimy odpalić skrypt. Test. Tutaj zmieniłem sobie pakiet JSON, tak żebyśmy mogli pisać np. run test. No i widzicie, że mamy pierwszy błąd, który nie do końca jest związany w ogóle z naszym testem. Ten błąd tutaj, no, sporo tego jest, ale generalnie chodzi o to, że Jest nie do końca wie, nie do końca rozumie, jak korzystać z TypeScripta. Więc musimy teraz skonfigurować Jest'a w taki sposób, żeby Jest rozumiał, że my chcemy korzystać z TypeScripta w naszym projekcie. No i tutaj w dokumentacji TSJS jest to jedna z pierwszych rzeczy. Ona dotyczy w skrócie mówiąc tak zwanych presetów. Tutaj możecie sobie przeczytać na oficjalnej dokumentacji. Czym są presety, jakie możemy sobie ustawiać. Natomiast dzisiaj robimy wszystko bardzo podstawowe. Więc po prostu skorzystamy z gotowego skryptu, który nam utworzy konfigurację Jest'a w taki sposób, że Jest w końcu wie, że my korzystamy z TypeScripta. No i teraz odpalamy ten test ponownie. No i oczywiście zobaczycie, że ten test się wysypie, no bo nie napisaliśmy jeszcze żadnego kodu. Mamy test mamy kod testu, ale nie mamy faktycznej funkcji, którą chcemy przetestować. Więc teraz szybko to naprawimy. Wracamy teraz do pliku get file extension. No i tutaj możemy zacząć pisać nasz kodzik. Zrobię tutaj może tak, że po prostu z lewej strony będziemy mieli testy, z prawej strony będziemy mieli kod, który chcemy testować. No i oczywiście musimy wyeksportować stąd Funkcję get file name extension, no bo mamy tutaj import, import nazwany. Widzicie z lewej strony w pierwszej linijce, żeby to zadziałało, no to oczywiście musimy wyeksportować funkcję. No i ta funkcja oczywiście przyjmuje jeden parametr i tutaj możemy go nazwać filename i jako że korzystamy z TypeScripta no to oczywiście dajemy znać, że ta funkcja przyjmuje parametr filename, który ma typ string i oczywiście też chcemy zwrócić wartość, która będzie stringiem, no bo chcemy po prostu zwrócić rozszerzenie naszego pliku. Czyli na przykład jeżeli ktoś poda jako argument do tej funkcji, nazwę na przykład foto.jpeg, no to chcem, chcemy, żeby ta funkcja zwróciła nam rozszerzenie, jakim jest po prostu jpeg. No i na razie oczywiście nie implementujemy tego, zwracamy po prostu filename i odpalimy nasze testy, zobaczymy, co tutaj się dzieje. No i widzicie, że testy w dalszym ciągu nie przechodzą, no bo... W teście e, napisaliśmy, że tak naprawdę chcemy, e, żeby funkcja nam zwróciła JPEG, a ona nam zwraca foto JPEG. Więc teraz napiszemy kodzik. Skorzystamy z wbudowanej funkcji split, e, która nam rozbije string. E, w miejscu, gdzie mamy kropkę, no i pobierzemy sobie ostatni element tej tablicy, czyli po prostu foto rozbijamy tam, gdzie mamy kropkę. To nam daje tablicę z dwoma elementami: foto i jpeg. No i oczywiście mm, zwraca nam to e, rozszerzenie. Teraz sprawdzimy, czy typeScript działa. Oczywiście, nie będziemy testować TypeScripta, bo typeScript działa, ale chcę Wam tu tylko pokazać, że typy już działają, bo jeżeli przekazaliśmy tutaj zamiast File name, 123, no to widzicie, że Jest, jak i VS Code bardzo ładnie nam zwrócił uwagę, że przekazaliśmy zły typ. Teraz mamy returns filename when no extension, czyli sprawdzimy kolejny przypadek, tak, teraz skorzystamy z tego, że testy są takie fajne, że po prostu możemy sobie automatycznie otestować ten kawałek kodu i na przykład przekazać teraz jako fajne nazwę foto, w którym nie ma żadnej kropki. Teraz dodatkowo jeszcze dopiszemy dodatkowy scenariusz, a jakże poszalejemy troszeczkę, dodamy sobie teraz kolejny test, w którym będziemy mieli kilka kropek, czyli napiszemy foto.test.png, żeby zobaczyć, czy ten nasz kod, ten nasz bardzo skomplikowany dzisiaj kod zadziała? Więc odpalamy teraz te ten test. Mamy trzy scenariusze. No i jak widzicie, nasza funkcja bardzo fajnie działa. Mamy TypeScript, mamy Gesta. I możemy zacząć pisać bardziej poważne kodziki, bardziej poważne testy. Jeżeli chcecie się nauczyć TypeScripta, a jeżeli macie jakieś pytania do TypeScripta, to oczywiście zachęcam do sprawdzenia oficjalnej strony. Tam macie dużo fajnych przykładów, dużo fajnych artykułów. Dokumentacja jest naprawdę super. Oczywiście, jeżeli macie do mnie jakieś pytania, jeżeli chcecie, żebym więcej poruszył TypeScripta na tym kanale, to dajcie znać w komentarzu, a ja postaram się Wam przygotować fajny materiał. Tymczasem to wszystko. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.